Kierowca, zapraszamy na wiadomości w Radiu Wrocław, które przygotował i przedstawi Marek Waligura. W Bystrzycy Kłodzkiej ma zostać zamknięta szkoła muzyczna. Nauczyciele i uczniowie protestują. Po prostu szkoda tej całej pracy. Trwa protest wobec planów likwidacji szkoły muzycznej drugiego stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej. Apele z całego kraju zadały pocztę elektroniczną Rady Miejskiej. Decyzję o zamiarze likwidacji podjęli radni. Zdaniem grona pedagogicznego rodziców i uczniów nic wcześniej nie zapowiadało takiego rozwoju wypadków. Jest nam na pewno bardzo przykro, bo wiele osób wiązało przyszłość z tą szkołą. Wszystko się rozpada. Ja nie mam, praktycznie nie mam na to wpływu, bo ja jako dziecko nie mogę nic zrobić. To jest to wielka pasja, zaangażowanie, poświęcony czas i po prostu szkoda tej całej pracy. Szkołę muzyczną drugiego stopnia powołano 4 lata temu, zatem na 2 lata przed zakończeniem cyklu kształcenia pierwszego rocznika szkoła może być zlikwidowana. Burmistrz Renata Surma próbuje uspokajać. Uchwała nie powoduje tego, że szkoła będzie zamknięta. Na razie tylko jest to rozpoczęcie dyskusji, a być może, i życzę tego i panu dyrektorowi, i uczniom, i sobie, żeby nie trzeba było zamykać tej szkoły, bo czujemy się szczęśliwi, że możemy pochwalić się, że jest szkoła muzyczna drugiego stopnia. Bystrzyca Kłodzka ma problemy finansowe, to jest przyczyną ewentualnych planów likwidacji szkoły muzycznej finansowanej z miejskiego budżetu. Wydawanych od dziś prawach jazdy.